sobotę 9 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce świętowano Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Z tej okazji nie zabrakło życzeń oraz serdeczności. Kwiaty paniom wręczył wójt gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz wicewójt Krzysztof Wawak. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała grupa wokalna działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu pod kierunkiem dyrektora tego ośrodka Rafała Cymorka. Przed publicznością wystąpiły wokalistki wraz z gościnnym udziałem aktora Błażeja Olmy w spektaklu muzycznym Wszystko o dla mężczyźnie. Nie zabrakło dobrej muzyki i humoru. Nasza grupa tak naprawdę działa od ponad 20 lat i to jest jeden ze spektakli głównych, teraźniejszo granych. Z wielu. Co roku gramy przynajmniej 4 różne spektakle i cały czas tworzymy nowe. A który jest waszym ulubionym spektaklem? Ten? Nie. Ja ten najbardziej lubię. Który najbardziej lubisz? Manam. Manam? O. Tak, Manam jest najlepszy, jeżeli chodzi o mój głos i mój charakter. No właśnie, wy z tymi spektaklami też jeździcie, tak? Bo wiem, że byliście w Pszczynie. Jak chociażby ten dzisiejszy jest odbierany? Bo tu panowie to tak w pewnym momencie, nie? Coś im się tu nie podobało. Znaczy tak, ten spektakl, tak jak mówimy, jest lekko prześmiewczy w stosunku do panów. Oczywiście wszystko trzeba brać z dużą dozą dystansu do siebie. My również mamy duży dystans do siebie, więc to, co prezentujemy, również jest z przymrużeniem oka. Jeżeli chodzi o granie, bardzo lubimy grać w takich miejscach, bo wtedy mamy dość dobry odbiór publiki, widzów. Tym bardziej, że jesteśmy blisko i możemy współgrać razem, nie? Tak, jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o duże sceny, tak na przykład jak w Pszczynie, no to wtedy wiadomo, że trzeba się trochę inaczej nagimnastykować i całkowicie to trzeba interpretować i całkowicie inaczej się ułożyć na scenie też, nie? No to dziewczyny, co w najbliższym czasie? Coś w Chybiu czy gdzieś w jakimś innym ośrodku kultury? Tak, w najbliższe spektakle mamy w Chybiu, mamy 5 kwietnia, mamy Lubię wracać tam, gdzie byłem. Piosenki z akompaniamentem Tomka Pali przy pianinie. Potem mamy kolejno Manam, potem będzie znowu Rock.pl z młodszą grupą, którą akurat ja przygotowuję. Także cały czas coś robimy, oprócz oczywiście w wakacji wtedy mamy przerwę, bo wtedy mamy już całkowicie działalność plenerową, więc całkowicie też na czym innym zupełnie się skupiamy. Wszystko o dla mężczyzny, to tak pół żartem, pół serio o facetach? No mam nadzieję, że głównie żartem, bo biorąc pod uwagę ten spektakl i jak w nim są faceci przedstawieni, to chyba nie świadczy o nas dobrze, także... Ale wziąłem te role i te hańbę na siebie, także przepraszamy. Przepraszacie. Jako faceci. No właśnie, jak pan się odnalazł w tej roli? No fenomenalnie zagrane, ale jak pan się przygotowuje właśnie do tego, czy przygotował? Bo wiem, że to już któryś spektakl, wy jakby z tym spektaklem jeździcie, gracie chyba zawsze przed Dniem Kobiet, to tak najbardziej. Ja w obsadzie jestem od mniej więcej 2 lat. Wcześniej tę rolę grał Grzesiu Czorny, którego niestety już z nami nie ma, ale on jeszcze kiedy, zanim odszedł, bardzo chciał, żeby ten spektakl był kontynuowany. Tak się akurat złożyło, że zarówno Rafał, jak i ja byliśmy dobrymi znajomymi Grzesia i no i jestem. Jestem, mam nadzieję, że godnie go zastępuję. No to jeszcze zapytam, jak się z dziewczynami tutaj występuje, takimi pięknymi, młodymi, zdolnymi? Nie no, z dziewczynami to jest, słuchajcie, ogromna przyjemność. Ja naprawdę po tylu latach pracy w zawodzie mam czasami ogromną tremę przed wejściem z nimi na scenę, bo są zawsze perfekcyjnie przygotowane i naprawdę robią świetną robotę. Także szapoba dla nich. Zresztą tak na dobrą sprawę to jest ich spektakl, ja jestem tylko i wyłącznie tutaj tłem i ja robię bałagan. To jest moja główna rola tutaj. Tak, faktycznie, zwłaszcza tym mnie pan zaskoczył. Tak, te świnki pochłaniają większość budżetu tego spektaklu. Także. Domyśliłam się. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.